Ja chcę zmienić troszeczkę moje życie. Chciałbym być już nie postrzegany jako zdrajca, dlatego chciałbym tutaj oficjalnie powiedzieć wam, że wstępuję do klubu dinozaurów niewinnych. Wyrzucam moją broń. Dobrze. Jestem teraz prawowitym raptorem. Okej. Okay. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę. Czułku, czy dołączysz do mojego klanu? Będę obserwował was z helikoptera. Pewnie, muszę wyrzucić broń. A kim jesteś, Ignacy? Że... Tak, tylko jest jeden duży problem, czułek. Tak naprawdę wpadłeś... jestem raptorem. Nie, to jest również problem, ale jest większy problem, ponieważ wpadłeś w moją pułapkę. Teraz ty nie masz broni, a ja mam twoją broń. Ale jestem niewinny. Ale jestem niewinny, zatem nic się to... Ej, przepraszam, halo, kolego... Co to tam gadałeś o pułapkach jakichś? Myślisz, że nie słyszałem wszystkiego? No bo... Tu w helikopterze mamy nasłuch naziemny. O nie! Tylko nie to. Astral, musimy ich zgładzić. Jestem detektywem. My? Tak, walczymy z helikopterem. Helikopter to jest nasz wróg. Bo ale dlaczego ty mówisz, że ja mam kogoś zgładzić, kiedy ja jestem niewinny? Ja też! W helikopterze lata policja, więc co ja mogę akurat zresztą, proszę bardzo, proszę Państwa, czemu jesteś lekko ranny? Dlatego, że skoczyłem z tej wysokości, bo sprawdzałem sobie. Słuchaj, człowiek, jak myślisz, czy dałoby radę, żebyś stał się jednak tym raptorem? O! Wiesz, jakbym bardzo chciał, żebym machał rękami. Dobra, dawaj. Zrobił to! Powalony jest! Udało mi się! Ale słuchaj, tak wsękałeś, że wreszcie ci się udało, świetnie. To teraz razem możemy pobić wszechświat. Dobra, dawaj, wystrzelamy ich wszystkich bladów. O czym to wy tam gadacie? Mi się wydaje, że chyba zdajcie się uaktywnili i właśnie strzelają do helikopterka! Ojej. Szybko, zamknij! O nie! Gdzie są? Panowie! To tylko ja byłem! To byłem tylko ja, dobra, nie mają wyrzutni rakiet, nie. Wydaje mi się, nas. Że alien może być zdrajcą, wiesz? O jest, ten już zaczyna. Ja nie wiem. Ktoś strzelał do helikoptera i to nie bylibyśmy my. To ja strzelałem i mówię, no właśnie. Zrobiłem to dla jaj, żeby oni się spanikowali trochę. To super jaja. Widziałeś tego, T-Rexa tutaj na wieży? Patrz, T-Rex stoi na wieży razem z Dezym. Mi się wydaje, że to jest podejrzane. Ale Dezy też jest T-Rexem. No, jest alien. Stoi na wieży. No czemu do nas strzelałeś, alien? Skocz, bo chciałem wywołać panikę. Poczekaj. Żartu. Ignacy, mi się wydaje, że to jest wystarczający dowód. Teraz. Przepraszam za a ile jest terrorystów? Dwóch czy jeden? Okay. Dajesz? Chyba dwóch jest. Powinno brawo! Być. Świetnie! Teraz masz taką pozycję, że możemy podbić naprawdę cały wszechświat. To jest współpraca. Panowie, wiecie co? Zaufajcie mi i po prostu zastrzelcie raptora ale którego raptora? Pana. Jest tylko jeden raptor, panie. Robimy to, Bloody? Strzeliłem w... Słuchajcie, strzeliłem w Astrala i... Czułek, nie! Chyba ktoś zawsze kogoś... Właśnie, chyba ktoś kogoś zabija, to ci się wydaje. Też mam takie poczucie. Przepraszam, popełniłem samobójstwo, bo nie mogłem wytrzymać, że zabiję brata. Ale to naprawdę nie byłeś ty? Nie. A to ty też nie byłeś w Nie, to był czułek. Gdzie jest Mars, czułek? Musimy podbić Mars. Tam już byliśmy. Musimy na innym Mars. Słuchaj, to nie jest zwykły statek. Czemu jesteście obydwaj bracia Marsjanie? Ponieważ idziemy podbić Marsa. To jest statek kosmiczny, który musimy przejąć, zapraszam. To znaczy, czułek, mi się wydaje, że to nie jest już statek kosmiczny, to jest chyba po prostu zwykły statek. Ale ja dalej żyję misją. Kontener New Balance'a, panowie. A, okej. Co? Ej, what? Nie, no lokowanie, nie. Lokowanie produktu logo. Nawet doszło na ten statek. Byłem w stanie się dać nabrać. Czułku. Kurde, ja mam nadzieję, że wziąłeś pod uwagę, że jestem detektywem i ja nie pożałuję tego, że tobie zaufałem. Oczywiście, że nie. To wielki krok dla człowieka. Okay. I to był wielki krok. A dla Karła zwyczajnie. Nie, bo to jest wielki krok dla człowieka, więc dla Karła to były takie trzy kroki. Czułek, co ty robisz? Czemu ty próbujesz się wydostać z statku kosmicznego? Czy ty chcesz, żeby próżnia kosmiczna nas wszystkich wessała? Dlaczego ty sabotujesz nas? Dlaczego? Słuchajcie, ja przyłapałem czułka, jak próbował rozwalić ten wiatrak, sabotując nas, ponieważ wtedy wysłałaby nas próżnia kosmiczna. Czy powinniśmy się... Alien. Jak powinniśmy go ukarać za to? Bloody! Tak? A, żyjesz to. Jestem. No co? Nie, bo Alien, byłeś lekko ranny i pomyślałem, że to ty, przepraszam. Nie, bo ja spadłem, ale ty dobry. Słuchajcie, jest, czy powinniśmy jakkolwiek ukarać czułka za próbę sabotażu naszego statku, czy mu odpuścić? Myślę, że można spróbować. Może... Ej, proszę pana, poczekajcie, już go ukarałem. Bo chciałem bardziej rozwiązać demokratycznie. Ale jakim cudem on przeżył strzał po prostu? Jedna rzecz cię zdradziła, Alien. Nie mam Aliena zdradziła jedna rzecz. To? Nie, nie strzelaj do mnie, ja nic nie mam. Zabij co? Badera, to szybko, ja nie... Nie, Bloody, no nie! No, co? No, kurczę, to nie kto był? Jetpack na plecach, Alien. Miałeś jetpacka na plecach. Ja mam jetpack ze sklepu.
Bo jesteś terrorystą. Nie! On ma F4 i jetpack ze sklepu! O kurde, przepraszam cię, alien! Kolego Ignacy, ja chciałem tobie zaproponować sojusz galaktyczno-snubdogowy. Ja wiem, na czym będzie polegał nasz sojusz? To znaczy, ja zgaduję, że ty wiesz, że istnieje coś takiego jak droga mleczna. Istnieje również coś takiego jak droga prawdziwego palacza marihuany. Ej, to prawda. I ja chciałem z tobą zbadać tą drogę jako astronauta, a ty jako zawodowy, no, 420 Blazer. Powiedz mi, ile masz lat? Ja? Jako... Tak. Ale słuchaj, ponieważ ja w wieku 18 lat wyruszyłem w kosmos, a w kosmosie troszeczkę... Ale jesteś dinozaurem! Troszeczkę inaczej... Nie, jesteś, nie jestem... okej. Okay. O kurczę, moje przebranie się... No właśnie! Ma kilka milionów lat! Okej. Witam wszystkich, jestem detektywem. Jeśli ktoś chce ja się zgłaszam jako ochroniarza... Watson. Ja się zgłaszam jako Watson. Oj, Watsonie, dlaczego ja dzisiaj tak bardzo ci nie ufam? Nie mam pojęcia. Mam pytanie, czy mógłbyś mi wymienić jakikolwiek dzień, kiedy mi dzisiaj dwa razy we mnie strzeliłeś i mnie zabiłeś. Dwukrotnie, tak. A czy mógłbyś mi wymienić jakikolwiek dzień, w którym mi zaufałeś po tym, jak ci powiedziałem, że nie jestem zdrajcą, a się okazało, że nim jestem? No właśnie. A dzisiaj ci mówię, że nie jestem jeden. Zdrajcą. No to dobrze, może proszę przytoć sytuację. Retrospekcję zrobimy. Cześć, raptorze. Witam, Ignacy. Nie wiem, dobra, powiedzmy, że ci... Nie, była taka, był... O, no to nie. No to ją przytocz, no śmiało. Jeżeli przytoczysz mi fakt, ja tobie przyznam rację, że rzeczywiście byłem dupkiem, masz rację. Ale póki mi tego nie przytoczysz, to nie jest kwestia bycia dupkiem, to jest po prostu... Kto poleciał helikopterem? Dlaczego Dezydery poleciał helikopterem? To my jesteśmy w kosmos, żegnajcie! Proszę we mnie strzelać, co za strzelanie? Jezu, znowu polecieli w ten kosmos. Proszę opuścić moją... Dlaczego w nich strzeliłeś, furę? Ignacy? Lord Vader, astronauta. Oj, zastanawiam się, czy można go strącić, ten helikopter. W zasadzie to fajne... Słuchaj, Ignacy, skoro ja jestem niewinny, ty jesteś niewinny, a alien jest detektywem, to użyjmy mocy matematyki. Zamknij to, Ignacy! Zamknij to! Czekaj! Nie! Odlatuję bliżej, teraz. Dobra. Nic tam nie zrobią, to jest kulotworny! O, nie, właśnie widzę, właśnie jak kulotworny. Chyba jednak nie był. Dobra. Halo, panowie, ja ich zjadę, patrzcie! Jest, mamy ich! Moc matematyki ponownie wygrała. Dlaczego? Dlaczego? Polska policja. Słuchaj, my jeszcze nigdy nie zwiedziliśmy tego miejsca. Prawda, co tutaj się znajduje? Naprawdę to powojenny statek, który jest powojenny. Czyli to jednak już nie jest statek kosmiczny? To jest powojenny statek kosmiczny. Wow, zobacz, tutaj ktoś zginął. Rzeczywiście. Leży koleś w kałuży krwi, nie rusza się i prawdopodobnie na 100% nie żyje. Pana, w podziemiach jesteście, tak? Tam w podziemiach. O dlaczego? Jezu, on wie o nas. O nie, dobrze. Nie, słuchaj, bo chodziłem tam, jak byłem detektywem i chodziłem po pokładach, więc wiem. Słuchaj, tutaj szykujemy po prostu linię obrony. Myślę, że to jest całkiem dobra linia przed obrony. Przed czym chcecie się bronić, koledzy? Chociażby przed tobą. Może przed karzącą ręką sprawiedliwości detektywa na przykład chcecie się bronić. Może ty nie jesteś... Ale... Słuchaj, znalazłem coś, czułek. Ale gdzie jest pan? Czy pan detektyw w ogóle żyje? Jest detektywem w ogóle. No właśnie, gdzie jest detektyw? Dobra, czemu zaginij w akcji jest alien? Słuchaj, panie to alien. Czułek oznacza, że... No... Chyba znalazłem przyczynę, bo widzę rozrzuconą broń i obok stojący jetpack. Chyba znalazłem przyczynę. Albo jeżeli alien nie żyje, to mamy sytuację dwóch na dwóch, chyba że jesteś zdradliwym T-Rexem, w co bardzo chyba, chciałbym to nie wierzyć. Chyba, że ty jesteś zdradliwym astronautą, co robisz? Za to bardzo dobre nerwy. Bardzo za tobą, mógłbym ci strzelić plecki ze skauta, ale nie. Doskonale ja wiem o tym, że mógłbyś mi strzelić plecki ze skauta, ale ja bym szybko ci odpowiedział zemki. Wow, tutaj tworzył samochody. Kurczę, chodź, weźmy pompę, pompą będzie łatwiej zabijać strajców. Wiesz co, weź pompę, a ja w tym czasie... Albo, nie. O, słyszałeś te wybuchy? Ktoś próbował postawić nam bombę? Słuchaj, wiesz co, moim zdaniem powinniśmy wrócić do miejsca, w którym się znajdowaliśmy, bo tutaj jest troszeczkę bombowo. Oni muszą znaleźć nas, to jest tak. No tak, ale my... Pamiętasz sytuację z naszej poprzedniej przygody, kiedy chcieliśmy pokoju na świecie? O Jezus, słyszałeś to? Pamiętam. Czy ponownie chcemy pokój na świecie? Zróbmy to. Okej, chcemy pokoju na świecie, ale tym razem nie wyrzucajmy broni. Tak, profilaktycznie. To nie było zbyt dobre miejsce, żeby psiać pokój na świecie, ale możemy zaraz znaleźć jakieś lepsze. Wiesz co, może włączę tę latarkę. Czemu oni są tak strasznie cicho? To mnie troszeczkę niepokoi. Czy oni już siedzą nam na jakoś na ogonie i nas obserwują? O, ten kącik mi się podoba. Chodź tutaj.
O Jezus. Chodź, tylko że o trzeba... Boże. Tylko to naprawię. Ale tu będzie pokój na świecie teraz. Tak, stary, po prostu tutaj zapanuje taki pokój, że ja się niczego nie boję. Ale popatrz na te drzwi, troszeczkę z tym światłem to wygląda jak jakiś trailer nowego FNAF-a. FNAF 58, podróż w zaginionym statku kosmicznym. Space Freddy. To już nie jest pokój siostry, to jest statek dziadka. Panowie, a zadajcie sobie pytanie, dlaczego jesteśmy tak cicho? Czułek, nie powiesz mi tego. Nie, on nas wkręca, nie. Nie dajmy mu się skłócić, nie. Nie! 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 No nie! To jest najlepsza gra na świecie. Pandzio, ty tępy! Ale ich argumenty miały sens! Momenci, nie dajmy mu się skłócić, to było oczywiste! Ale ty zawsze tak mówisz, po czym strzelasz we mnie! Ale nie zrobiłem tego przez ostatnie 4 minuty! Ale robiłeś to przez ostatnie 15 rund, jak to były takie sytuacje! Pandzio! Pokój na świecie mieliśmy szerzyć. Nie martw się, czułek, pomszczę cię. Nie takie rzeczy się już robiło na tym statku. Być może i zostaliśmy podzieleni, a nawet rozdzieleni. Ale to wszystko da się naprawić. Ja to naprawię, to wszystko. Muszę znaleźć tego... tą cholerę, co się chowa teraz przede mną. Lej! Gdzie ty byłeś przez cały czas? Może on mnie zabił w tym miejscu, w którym byłeś parę sekund wcześniej, mnie zabił tam, wiesz? No właśnie, kurczę! Czułek, pomściłem cię! Ten radar i nie mogę mu znaleźć.